Wrocławie, widzicie, doszło do takiej sytuacji, że miałem wypadek. Straż przyjechała i nie ratuje, więc ja po ubranie specjalne, które akurat w bagażniku miałem, myślę, pójdę, ubiorę się i wyszedłem sam. Już nie potrzebuję straży. Straż była na miejscu. Witam was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, a to jest mój pierwszy wypadek samochodowy na kanale. Zobaczcie, co zostało z mojego samochodu. Obrażenia na szczęście nie są duże. Wszystko przez oto tą panią, która jeździ jak wariatka drogowa i zajechała mi drogę, bawiąc się telefonem. Powiedz, na czym Facebooku byłaś w momencie bawienia się drogą. Oglądałam Socha Team. Socha Team. Dobra, to, dobra, to panie policjancie, można dać mniej punktów karnych, ale mandat górna puła. Za dużo śmiechu, co nie? Sorry. Jezu, nie zmieszczę się tak. Krzysiu, jak oceniasz warunki pracy? Nie są jeszcze takie trudne. Dobrze. Nie jest źle, nie? Nie jest źle, jest bardzo przyjemnie, dużo szkła, ziemi, także elegant. Pracujemy. Trochę się pobrudzimy, ale trzeba się zaprawić w boju. Oczywiście. Gotowi? Akcja. Dobra, niech jadą. Spokojnie, spokojnie. Ty, to włączysz Zośka wtedy, kiedy oni już będą jechać. Następuje procedura myju-myju w tym momencie, na mydlamy rączki dokładnie, żeby usunąć pozostałości ciała obcego, jakim jest szkło. Najwyższy czas, Adrian, najwyższy czas, zawróć z tej drogi niepewnej i krętej. Nie mina tego pana, w którym się minąłem, bo tak, to było tak. Były trzy regały półek na tej stacji, no nie? Był jeden, drugi, trzeci. I spotkaliśmy się przed pierwszym i tak popatrzył się na mnie, najpierw tak. No nie? Idziemy drugi i tak. No nie? Idziemy trzeci i tak. I się zniknąłem, ja w łazience, a on w magazynie, no nie? Bo on z tą paczką szedł. Dobra, stój! Stój, 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 stój i zacznij kiwać. Już. Dobra. Jest, tylko... Nie wiem czy ja śnię, diabeł mówi zawał, anioł mówi do mnie cześć. To jest 112, zaraz koleżko nam zaśle na wieczność. Muszę sobie zrobić teraz ogień. Także jak zwykle jest after scenes, after post scenes, jak ja to mówię. Jesteśmy tutaj z Krzyśkiem, Krzychu, który ograł to wszystko, cały ten projekt. Bez niego nie byłoby tutaj tej wspaniałej atmosfery, bo ja się czułem bardzo swobodnie. Ja również. Jakby nie twoje wskazówki, to byśmy się męczyli dużo dłużej. Na pewno. A tak to. Tak, załatwiliśmy temat w kilka godzin tak naprawdę i mam nadzieję, właściwie jestem przekonany, że efekty będą naprawdę bardzo solidne. Także Krzycha zobaczycie na pewno w naszych materiałach i przy naszych produkcjach, które będziemy wspólnie realizować. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Ze mną jest Michał. Cześć Michale. Witam. Michał, jakbyś mógł powiedzieć, czym się zajmujesz i dlaczego jesteś w takim fluorescencyjnym stroju? Z zawodu jestem ratownikiem medycznym. Jestem też przewodniczącym Stowarzyszenia Żarek i, jak to potocznie mnie nazywają, szefem grupy medycznej Drawsko. Tak. Stąd też mój strój. No tak jak dzisiaj widziałeś, nagrywamy teledysk stricte dotyczący ratownictwa medycznego, więc takich kolorków moich ubrań było więcej. No dzisiaj byłem świadkiem takiego pięknego połączenia zawodu strażaka zawodowego, ochotnika z właśnie ratownictwem medycznym. Ta współpraca niejednokrotnie na pewno jest nawiązywana podczas wspólnych prowadzonych działań. Oczywiście, że tak. Na każdej akcji ratowniczej związanym na przykład ze zdarzeniem drogowym obydwie te służby się spotykają. Chciałbym cię zapytać o samo Stowarzyszenie Żarek i Grupę Medyczną Drawską. Jakbyś mógł dwa słowa powiedzieć, jak to wszystko się zaczęło i dlaczego? Zaczęło się to
około 6 lat temu założyliśmy stowarzyszenie, Stowarzyszenie Żarek. Grupa Medyczna Drawska jest nieformalną grupą. Tak. I jakie było założenie? Chcemy działać profilaktycznie, czyli pozyskujemy sprzęt, przekazujemy czujniki tlenku węgla, pięknie, montujemy publiczne AED. Udało nam się z budżetu obywatelskiego pozyskać drony ratownicze, które w przypadku zaginięć ludzi będą służyły do przyspieszenia poszukiwań tych osób zaginionych. Profilaktyka. Profilaktyka, szkolimy się, po prostu dajemy narzędzia i umiejętności w ratowaniu ludzkiego życia. Ostatnie moje pytanie to dotyczy młodzieży. Widziałem bardzo dużo zaangażowanej młodzieży, która dzisiaj się pojawiła na planie teledysku. Identyfikowali się właśnie jako Stowarzyszenie Żarek, jako Grupa Medyczna Drawsko. Widzę, że staracie się zaszczepiać taką pasję już u najmłodszych. Oczywiście, że tak. Myślę, że zawiązała się taka fajna współpraca, jakby to nazwać, taka paczka, która po prostu działa wspólnie na rzecz naszego społeczeństwa, już coraz szerzej teraz, tak? Wspaniale. Chciałbym Cię zapytać, wczoraj mieliśmy taką okazję porozmawiać na spokojnie, poznać się bardziej. Jakie masz zdanie o grupie Soha Team? Myślę, że piękna współpraca. Wczorajsza noc tego dowiodła i dzisiejszy dzień także. Dziękuję. Jestem mile zaskoczony. Dziękuję serdecznie za te słowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, strzelam! Drodzy widzowie, jesteśmy w karecie, jak się mówi w Drawsku Pomorskim, czyli karetce pogotowia transportowej T. Oczywiście są ze mną dziewczyny, które mają na imię... Julia, Gabrysia, Martyna i Adrian. Był też tu Bartek. Bartek wyszedł bardzo szczęśliwy. Oczywiście, uratowałyśmy mu w końcu życie. No właśnie, ale o tym, żeby pozbawić was... O, jest i Bartek! Dobrze! Widzę was w ciekawych takich pomarańczowych strojach. Jak to się zaczęło, że rozpoczęłyście swoją przygodę z pierwszą pomocą? Wszystkie chodzimy do liceum na profil ratowniczo-medyczny, no i tak przez szkołę w sumie wszystko się zaczęło. No u mnie też od rodziny troszeczkę, bo tam no, jest tam tak jakieś samo zainteresowania albo jeszcze odzajowy. Uczestniczymy w straży, w drużynie jesteśmy pożarniczej. O, pięknie! I właśnie przez straż trafiłyśmy do Żarka. Tak. Świetnie, Stowarzyszenie Żarek. Okej, a jeżeli chodzi o plan dzisiejszego teledysku, jakie emocje wam towarzyszyły? Było naprawdę fajnie, zgrana świetnie ekipa, można było zabawnie się pośmiać, ale jednak był w tym jakiś profesjonalizm. Mam jeszcze do was takie pytanie o właśnie grupę medyczną. Czym się tam zajmujecie? Co tam się robi w ogóle? Ćwiczymy pierwszą pomoc. Uczestniczymy w różnych akcjach, na przykład od zawalnej szkoły, jeździmy na manewry. Drodzy widzowie, my jesteśmy pod koniec nagrań dzisiejszych ujęć do teledysku kawałka Zrób To. Ze mną jest raper Lipen. Zapytam go o parę ciekawych rzeczy, żebyście mogli go bliżej poznać i ten projekt muzyczny, który powstawał. Cześć. No cześć, Adrian. Witaj. Moim takim pierwszym pytaniem to by było, jak to wszystko zaczęło się u Ciebie z rapem? Dlaczego postanowiłeś się zaangażować? Wiesz co, od zawsze jakieś pisałem tam teksty, które szły do szuflady. Przychodziło mi to bardzo łatwo. I tak samo z siebie po prostu chciało to wyjść. Cały czas czułem, że musi to ujrzeć światło dzienne. I pewna przygoda po prostu z rapem, można powiedzieć, tak, pokazała mi, jak można to wykonywać, że nie jest to trudne do zrobienia. No i kiedy liznąłem, powiedzmy, troszeczkę tego, jak to ułożyć po prostu ten swój tekst na bicie, tak, zobaczyłem, że nie jest to trudne, po prostu zacząłem to robić, nie? Dzisiaj w trakcie kręcenia jednych z ujęć teledysku miałeś właśnie ubraną na sobie tą właśnie koszulkę, którą masz w tym momencie. Chciałem zapytać, dlaczego akurat ta? Wszystko to, co na przykład o czym tam po prostu piszę te teksty, nawijam, jak to się mówi po rapersku, jest to zebrane z tego, co się dowiedziałem z ludzi, z przyrody, z książek i tak dalej, więc nie jest to do końca moje, a to, że mój mózg w jakiś sposób to ułożył w jakiś tekst, jest to zasługa, powiedzmy, jakiegoś talentu, a wszystkie dary, jakie mamy, no to są dary, powiedzmy, od Boga, być może. Tak. No i chciałem jakąś koszulką taką zwrócić uwagę na jakiś wyższy autorytet, czyli na przykład w tym przypadku na autorytet, który no, towarzyszy nam Polakom od zawsze, jest to autorytet Jezusa. No, bo myślę, że jest dobrą postacią do tego, żeby w jakiś sposób pokazywać tę postać, a nie niekoniecznie siebie, tak? Piękna inicjatywa, piękna idea. Chciałbym zapytać, bo widzowie na pewno są ciekawi, jak to do tego doszło, że postanowiłeś zrealizować utwór muzyczny właśnie ze mną, czyli tutaj youtuberem Adrianem Sochą, który gdzieś tam w środowisku pożarniczym się obraca. Jakie były intencje, motywacja i jak to wszystko wygląda? Znaczy wiesz co, no pamiętam z tego, że jakoś tam się zgadaliśmy na Facebooku. Tak.
Fajno, że zaproponowałeś mi, że możemy zrobić jakiś wspólny kawałek. Na początku nie byłem ku temu przychylny, ponieważ miałem tam po prostu swoich ludzi, z którymi tam współpracowałem. Nie wiedziałem też, że potrafisz nawijać, co później się okazało w trakcie naszego poznawania się, że robisz to bardzo dobrze. Więc jak tylko to zobaczyłem, no to mówię, wow, no trzeba coś razem wspólnie zrobić, nie? No i nicą. No i zrobiliśmy. Tak jak mówi nasz kawałek, zrób to. Zrobiliśmy. Tak, my dokładnie. Też zrobiliśmy. Piękne podsumowanie. A chciałem zapytać, czy jesteś zadowolony z dzisiejszego dnia, z osób, które tutaj dzisiaj przyjechały, z emocji, które panowały? No, skoro mi powiedziałeś, że wszyscy byli zadowoleni z twojej ekipy, też pytałem innych, czy się dobrze bawili. To dla mnie było najważniejsze, żeby inni byli zadowoleni z tego, co robili, tak? No i jeżeli oni byli zadowoleni, no to jak to się nie cieszyć, nie? Tak. I ostatnie pytanie, już tak widzowie na pewno są ciekawi o plany na przyszłość. Czy już coś się rysuje w głowie? Wiesz co, no oczywiście, że jest jakiś tam projekcik i tak naprawdę no ja do końca nie panuję nad tą weną. Jeżeli ona mi przychodzi tak. I mówi mi wyjdź ze mnie, tak, czyli z mojej głowy do świata, jeżeli takie coś się pojawia, no to wychodzi, nie? I chociaż no, nie oszukuję, że na pewno jest to czasochłonne, energochłonne, i finansowo chłonne, także nie wiem, na razie jeszcze tak walczę z wiatrakami, ale jak to długo potrwa, póki to daje jakiś tam dobry owoc w postaci takich kawałków jak zrób to i w jakiś sposób edukuje, czy tam Duma Ochotnika, że też motywuje ludzi do wstępowania do Ochotniczej Straży Pożarnej, czy tych, którzy są obecnie w Ochotniczej Straży Pożarnej, motywuje ich do tego, żeby dalej trwać w tym i wykonywać tę służbę, pełnić ją, no to myślę, że jest to dobre, mnie też to motywuje i jeżeli to się wzajemnie pokrywa, no to żyję swoim życiem, nie? Świetnie, bardzo Ci dziękuję za te słowa. Bardzo mi miło było się poznać i wziąć udział w tym wspaniałym projekcie. No fajnie, też się cieszę. Myślę, do zobaczenia w przyszłości. No, do zobaczenia. Drodzy widzowie, oczywiście wykonawcami utworu był Lipen, byłem też ja, ale była z nami też wykonawczyni Wiktoria. Cześć Wiktorio. Cześć. Jak byś mogła dwa słowa powiedzieć o sobie? Czym się zajmujesz? Generalnie pracuję, jestem studentką diagnostyki sportowej w Szczecinie. Trenuję kulturystykę i siłowanie na rękę. Jak to się stało, że wzięłaś udział w tym wspaniałym projekcie? Generalnie już wcześniej z Lipenem współpracowaliśmy. Tak. No i do tego projektu również mnie zaprosił. Jak oceniasz dzisiejsze emocje? Co czułaś w trakcie realizowanych ujęć, nagrań? Zawsze taką ekscytację ogólnie, że ciężko mi to powiedzieć, co się czuję, ale no taką ekscytację, takie zadowolenie, że już się to realizuje. Gdy się czeka na Adriana, to co robi? Selficzki z dziewczynami zawsze.